Celem drugiego kongresu firm rodzinnych było przede wszystkim stworzenie platformy dla przedsiębiorców rodzinnych z województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego. Chcemy w czasie kongresu przedsiębiorców promować, chcemy przedsiębiorców inspirować, chcemy przedsiębiorcom rodzinnym stwarzać możliwość kontaktów między sobą. W 18% PKB, a więc są niezmiernie istotnym graczem na rynku firm, to one też decydują o rozwoju. Niejednokrotnie te małe rodzinne firmy oprócz tych tradycji wnoszą niezwykle wiele innowacji do procesu, do tego, co robią. Drugi kongres firm rodzinnych, było to wydarzenie adresowane do przedsiębiorców prowadzących firmy rodzinne, przyszłych sukcesorów oraz pracowników tych firm. Stanowił on okazję do poszerzenia wiedzy związanej z prowadzeniem biznesu rodzinnego, a także czerpania inspiracji do dalszego rozwoju. Miał okazję przedstawić nasz wspólny projekt z Hutą Julia oraz Porcelaną Krzysztof pod tytułem Polski Stół. To tak zwane też jest połączenie, można to powiedzieć, firm rodzinnych, które zaprezentowały wspólny stół, polski stół, gdzie prezentujemy najmodniejsze trendy we wzornictwie. Bardzo dobrze, myślę, że to już jest kilka lat współpracy, odkąd chyba 3 lata temu uruchomiliśmy projekt Polski Stół, który miał na celu, na początku wydawało nam się, że pokazanie tylko produktu i połączenia 3 różnych materiałów, 3 różnych energii na jednym stole, w jednym wspólnym projekcie, w jednej dekoracji, heksagonu. Natomiast okazało się, że to jest też przecież pokazanie współpracy i jakoś nie było to zamierzone. Okazało się, że firmy są wszystkie 3 z Dolnego Śląska, Krzysztof, Manufaktura i Huta Julia, my. I okazało się, że to się wszystko przerodziło w coś bardzo wyjątkowego i mimo, że projekt jakby nie był przewidziany na taką długofalową działalność, to właśnie dzięki temu, że jakby wszyscy doceniamy jego wartość, regionalność, to funkcjonuje świetnie do dzisiaj. To, co jest wyjątkowego w firmach rodzinnych, to więzi łączące pracowników. To chyba jest coś, co jest właśnie specyficzne dla firm rodzinnych. Więź między, że tak powiem, głównymi aktorami zarządzania firmą, między tym szczeblem całym menedżerskim, bo nie jest to typowy taki bezosobowy kontakt, a kontakt zazwyczaj ludzi, którzy ze sobą mieszkają, spotykają się na święta, po prostu przebywają ze sobą także poza hutą. Kongres był wspólnym przedsięwzięciem przedstawicieli nauki, biznesu i samorządu.